Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się na północy tej śnieżnej krainy, czyli Szczyty Olbrzymów. I idziemy tutaj, słuchajcie, tu jest jakieś zamczysko, jakiś fort, o którym w zasadzie wspominała też Milesenta, jeśli dobrze się orientuję. Z nią się widzieliśmy gdzieś... tutaj? Nie, to jest pustelniczy kupiec. Ona gdzieś chyba zniknęła w takim razie. Bo ona gdzieś tutaj, kurczę, była na drodze przy którymś z tych ognisk, więc być może właśnie faktycznie gdzieś zniknęła już i poszła sobie dalej. No dobra, no to w takim razie lecimy, słuchajcie, do tego tutaj fortu, czy to zamku, zaraz zobaczymy. Let's go! Płotka oczywiście, czy tam w zasadzie struga ono się nazywa, nie płotka, Kamil, to jest struga przecież. A też przy okazji tak się zastanawiam, dlaczego ja nie mam zaznaczonych złotego maski i Koryna? Przecież oni tam byli, nie? Tam, na tamtym moście. I już ich w tym momencie nie ma. Pytanie zasadnicze, co zdeterminowało właśnie to ich zniknięcie stamtąd? Swoją drogą, ile mamy runów? 58 tysięcy, czyli nie mamy na poziom, dobra. Żeby nie było, że w jakiś głupi sposób stracę to. Tak jak ostatnio wpadłem do dziury gdzieś tam, nie? Tak, czyli z góry widać, że to jest... O, shit. I mamy tam też kotecka. Ale przy okazji blisko jest ten... miejsce łaski, więc jakby co... będzie można się spokojnie... respić co chwilę. Tak się zastanawiam, gdzie ta Milesenta mogłaby teraz pójść. I w którym momencie mogłaby pójść, w zasadzie, co zdeterminowało to, że ona się ruszyła? Oho. O ty kurde gnojku. Patrzcie, jak mu kręgosłup wystaje. O. No dawaj jeszcze raz, no. Nie, jednak nie. Dobra, ja muszę chyba trochę dalej, tak żeby on na nas ział tą... jakimś takim dziwnym... Okej. Cyk, 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 cyk. I kolega się chowa. Dobra, niech się chowa. A my stąd spadamy, żeby nas nie klapsnął ręką. Całkiem łatwy przeciwnik, co? Jak się pozna, jak on atakuje. Ale przynajmniej daj coś ciekawego, ok? Nie dał totalnie nic. Jedno wielkie zero. Nul. Ani runów, ani jakiegoś przedmiotu. Trochę słabo. Trochę słabo. Zaraz. Czy aby tutaj... nie było też jeszcze dodatkowego jakiegoś jednego bosiksa? No to nie uznaję za bossa tego typa, co to jest. O, tak, właśnie. Jep, jest. Tak, rytuał śmierci. On jest dosyć problematyczny i taki... ciężki do ogarnięcia. Więc pozwolę sobie najpierw tutaj w pobliżu ogarnąć to miejsce łaski, a później do niego wrócimy. Żeby nie mieć większych problemów. Tak, czyli odpalmy sobie tutaj to miejsce łaski. Już od dłuższego czasu na nie patrzę z góry, więc warto byłoby je mieć. Super. A też przy okazji można by było chyba usadowić tą... tego wielkiego typka. No. Okej. Jest, świetnie. Kurczę, jedna nuzia zaraz będzie obtłuczona. Świetnie. Świetnie.
Dobra, jedna nudzia jest chyba obtuszona tak totalnie. Strasznie się rusza. W sensie taki ruchliwy chłopak. No. Dobra. Cyk. Tu jeszcze, tu jeszcze. O kurde. On chyba się orientuje, że ja tak naprawdę mu tutaj po nóżkach biję, bo tupię w miejscu, żeby mi tylko zgnieść. O, to jest chyba ten moment, w którym opada. Siedni se. A, i oczywiście, słuchajcie, tak, wiem, że mogę oczywiście wykorzystać wizerunki bossów do tego, żeby sobie... skopiować mogę wizerunek bossa, czyli dzięki temu, że skopiuję, będę mógł wybrać dwie nagrody u babeczki przy stole łaski. Będę mógł wybrać dwie rzeczy, które on oczywiście oferuje. Ta dusza, czy ten wizerunek bossa oferuje zazwyczaj dwie rzeczy, a mamy tylko jeden wizerunek, więc takie skopiowanie pozwoli nam właśnie... O, dzięki. O, super. Dobra, trzeba by było w takim razie czymś tutaj... zaskarbić sobie jego uwagę. Może jednak nie. Ty, on ma niby rytuał śmierci, ale z drugiej strony... wali też mrozem, skubaniec. No to jak mrozem, to ja może ogniem. O nie, ogień na niego tak średnio działa. O nie, nie, nie. Bo w zasadzie on ma też ten czarny ogień. Jest! Wytrącony z równowagi. Dobrze. Dziękować. A ile za ciebie dostanę, kolego? 77 tysięcy. I włócznia rytuału śmierci. Włócznia rytuału śmierci. Poka, poka. Jest. Rytualna włócznia używana przez dawnych duchownych, którym pozwolono przebywać wśród ptaków śmierci. Kapłani stali się strażnikami ptaków poprzez rytuał śmierci, który służy również jako przysięga złożona na ich dalekie zmartwychwstanie. O. Unikalna umiejętność, rytuał przywołania włóczni. Grad widmowych włóczni, okej. Okay. Aha, to poleciało, ja mówię, gdzie to jest? Okej, może ktoś tak z taką brońką gra. W sumie ciekawy jestem, czy jest ktoś, kto stwierdził, że okej, przejdę grę ze wszystkimi możliwymi brońkami. Tutaj jest coś interesującego? Nie, tu jest ten dół, okej. Tam jeszcze mamy ten taki a la kielich, w którym będą prawdopodobnie odłamki światła gwiazd, czy jakoś tak to się nazywało. Podejrzewam. Tak, odłamki światła gwiazd, dokładnie. No dobra, no to lecimy, słuchajcie, do brama główny na zamku Sol, czyli nie jest to warownia, jest to zamek Sol. Okej. Okay. A, najpierw musimy oczywiście rozdać punkty. Rozwój postaci. A my mamy już wiarę 50 punktów. Dobra. To jak mamy wiarę 50 punktów, to ja sobie dodam umysł trochę. I teraz można by było spróbować, słuchajcie, jak wygląda i jak działa te eldeńskie gwiazdy, nie? Zapamiętaj zaklęcie. Ten ogień mi jakoś tak nie pasuje. W sensie na razie nie robił jakiegoś większego ała któremukolwiek z przeciwników. Więc pozwolę sobie go zamienić. Inkantacje wspierają. Aha, co, inkantacje wspierają? C? Nie. Czekaj.
A tu są te eldeńskie gwiazdy. A dlaczego ja tego nie mogę wykorzystać? Zbyt mało wolnych miejsc. Nie, no spokojnie. Czekaj, to usuńmy. Aha, i muszę dwie rzeczy usunąć. No dobra, to to też usuńmy. Czyli eldeńskie gwiazdy niestety potrzebują dwóch miejsc, dwóch slotów na to, żeby można było je wykorzystać. Dobra, a jak one wyglądają? Okej, podejrzewam, że to jest w jakiś sposób fokusowane na wroga, którego zlokuję. Więc weźmy pod uwagę te kotecki, które tutaj są. To strasznie długo się kastuje. No powiem szczerze, że... No tak średnio warto było, powiem wam szczerze. Tak średnio warto było. Wręcz bym powiedział, że nie warto było. Patrzcie, jakie chore obrażenia robi... O, jeśli trafię. Jakie chore obrażenia robi zionięcie z gnilizną. Ej, czy ty mógłbyś nie skakać? Mi to trochę przeszkadza. O, świetnie. O, shit! Okej. No powiem szczerze, że to odmrożenie boli. Oj, boli. Wow. Strasznie szybko nabiło mi to odmrożenie. God damn. Bombel. To wydaje mi się, że puścimy w takim razie na ciebie muszki, owocówki. Dobra, ja spadam, bo to widzę, że drugi raz nie chcę tym oberwać. Ale bardzo ładnie tam muszki dają radę. Cyk, cyk, cyk. On nie jest w stanie przejść przez bramę. O, o. Nie! O, dzięki. Cyk. Dobra. Czyli tak, ponury kamień kowalski 7 poziomu, krew bestii i stary kieł. Świetnie. Oj, oj, oj. Świetnie. Znaczy tyle dobrze, że te kotecki nie... A jakim cudem tu dostałeś, w pierdziel? Au. Tyle dobrze, że te... Kotecki się nie... respią. Ponury kamień kowalski 7, krew bestii i stary kieł. Świetnie. Dzięki. I sobie możemy spokojnie odpocząć. Okej. Zapalmy sobie świecidełko. No i teraz możemy chyba w miarę swobodnie zwiedzać sobie oczywiście ten zamek. Tylko teraz tak, w prawo, w lewo, w drzewo. Tam najpierw. Złoty run. Świetnie. I tam coś jeszcze jest. Kamień kowalski 5 poziomu. Świetnie. W sumie powiem wam szczerze, że od dłuższego czasu brakuje mi tych podziemi. One były takie majestatyczne, można powiedzieć. Takie unikatowe? Unikalne? O! Ptasiek! O Jezu, to jest ten ptasiek, który wkurza. O, nie trafiłem! O, właśnie boli. No, serio? Dobra, widzę, że muchy tutaj na niego bardziej niż... O, to kranco.
Co za menda? No. Jaka franca, chce mi wskoczyć do tego. Ptasiek, kurde. Niech cię piekło pochłonie. Ewidentnie potrzebujemy więcej many, bo mam wrażenie, że trochę za mało mamy i cały pasek many nam się nie regeneruje, bo mamy już tak dobrze ulepszone butelki, że w zasadzie powinny nam... Aha. Więcej tej many przywracać niż tyle, ile mamy. Nie wiem, jak to jest w wartościach. No podejrzewam, że nie wszystko regenerujemy, bo nie mamy tyle zapasu. Okej. Aha, piesio jest na jednego strzała, dobra. Nie można otworzyć z tej strony, no. Cóż za nowość, prawda? Że nie można otworzyć z tej strony. Dotędy. Halo? Dziwnie pusto, nie? Aha. Ta. To są te znikające skórkowańce. A w zasadzie pojawiające się znikąd. Au! Dobra, tamten będzie nas męczył. Ale my do niego pofatygujmy się później. Tam jest też, widzę... Tak, tam jest miejsce łaski. To tu lezie. Ty tu leziesz. Cyk. Dobra, mam cię. Gdzieś tu ktoś jeszcze, kurde, zbroją trzaska. Świetnie. O nie, 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 nie! Spadłem! O kurde, niedobrze. A nie chciałem tutaj spaść. No dobra, to zwiedzimy sobie też tutaj. Remedium wezwania zgiętego palca, świetnie. Bo to jest to chyba druga odnoga od początku, jak my poszliśmy w prawo, czy tam prosto, a tu można było iść w lewo, tak. Dokładnie tak. Więc tutaj możemy sobie to też zwiedzić. O! Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? Tak, tam jest znajdźka. Tam jest znajdźka. Kurczę, ja chyba po nią nie poszedłem. I teraz mnie będzie, kurde, drażnić, że, że mnie tam nie było. Będę musiał zapamiętać, że tam coś jest. Dobra. O, więcej... Nie wiem, którego bić. Świetnie. Młody motyl. Lecimy na górę. Mam nadzieję, że więcej ślimcoków nam na głowę nie spadnie. Tup, 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 tup. Tutaj też będą ci znikający panowie. Na razie tu nic nie ma. O, tu jest jakaś znajdźka. Myk. Wachlarz sztyletów. Czy ja dobrze widzę, że z tego miejsca moglibyśmy zesnajpić tamtego gościa? Serio? Ty, przeleciało przez niego. A nie, jednak nie. Jak znika skubaniec. Nie wiem, ile mu zadaje obrażeń, bo... Mam wrażenie, że... No jego nie można może w ten sposób ubić. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Dobra, weźmy tą złotą strzałę. Idziemy do niego w takim razie po bożemu, tak zwanie. Aha. Aha. Nie ma takiego, kurde, bicia. Typiarzu.
Tamten będzie do mnie pewnie strzelał, niestety. Pewnie ma łuk. Wow. Okej. Okej. Z tamtym... Zaraz, czy to wybucha? Tak, to wybucha, fuck. Trzeba będzie się w takim razie szybko fatygować. Dobra, tu już do mnie nie strzeli. No, serio? Hej! It's payback time! Chciałeś wydymać Freda? Wiesz, jak to się kończy, nie? Jak chcesz wydymać Freda. Kaptur wygnańca, super. Ale jeszcze zanim, to ja bym może sprawdził, czy aby na pewno tam już nic nie było. Cyk. Nie, nie ma nic. Nothing. Nothing. No to tędy. I zobaczmy, czego oni wszyscy pilnowali. Kamień Kowalski, ale nie sądzę, żeby to było... Nie! A nie, zaraz. A nie, dobrze. Właśnie tego szukałem. Topór burzowego jastrzębia. Topór burzowego jastrzębia. Topór wojenny przypominający jastrzębia, którego skrzydła tworzą ostrze. Broń wojowników, którzy pragną pozostać jednością z burzą, choć ta znajduje się daleko od miejsca ich narodzin. Ich serca są dumne, więc można je łatwo zniszczyć. Unikalna umiejętność burza z piorunami. Boka, boka. A to coś takiego podobnego chyba widziałem już. No wszystko ładnie, pięknie, tylko że jak ja tu wyskoczyłem, no niestety chyba nie mogę tu tam wrócić. A tam była jeszcze jedna drabina. Jedna drabina i zejście na dół. Podejrzewam, że byłoby to otwarcie drzwi od tej drugiej strony. Dobra, zamrażający smart, najwyżej pofatygujemy się tam jeszcze raz. No trudno. Tyle, że dobrze, że trafiłem jeszcze w miejsce, gdzie mogłem coś podnieść, a nie tak po prostu spadłem na dół. Tędy. Te mury są na tyle duże, że wysokie, że nie można przeskoczyć ich z powrotem. Tędy. Ciekawy jestem, co się stało z tym gościem, którego tutaj ostrzeliwałem. Bo w zasadzie on nie umarł. W sensie, nie zabiliśmy go, strzelałem do niego z tego łuku. A on sobie jakoś nic z tego nie robił za bardzo. No dobra, teraz tylko pytanie, co będzie na dole? Czy będzie coś, co może mi zrobić ała, czy nie? Dobra, najpierw to otwórzmy. O, proszę bardzo. Obraz czarodziej. Świetnie. No i w zasadzie tu nie ma nic więcej. No okej. No dobra. No to w takim razie lecimy do kolejnego miejsca łaski. Tam spadliśmy, więc musimy wrócić z powrotem na tą samą drogę. Był jeden tam kusznik, czy tam łucznik, który mnie nękał. To my teraz idziemy ponękać jego. Hej, kolego. Powiedz mi coś specjalnego. O nie, jednak nie. O, dupa. Oj, 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 kolega. Najgorsze jest to, że oni znikają. O, w dupę. Ej, no tak nie robimy. No serio? No! Ty mendo, ty! No! Jak ja mam z nim walczyć? Uff! Kur zapiał, no!
No jak chcę atakować, a ten mi znika. No co za menda społeczna, no. Tylko teraz tak. Czy my chcemy tam przebiec, czy mimo wszystko wyeliminować tych beboków, którzy nam stoją na drodze? No na pewno wydaje mi się, że warto by było rozwalić tego ptaka, bo ptak jest akurat dosyć problematyczny. Tylko żeby nas nie obił, zanim my podniesiemy swoje runy. To by było niechciane. O! Czekajcie, patrzcie, tam coś jest. Dobra, czyli tak. Na ciebie polecą, kolego, muchy. Bo koleżanko, ciężko mi powiedzieć, czym ty jesteś. No niestety, ale... On może być wkurzający na tyle. Lepiej wolę, żeby się nie zbliżał. Dziękuję. Tutaj po drodze mamy jeszcze... Lotka. Tutaj mamy po drodze jeszcze dwa wilczury. Jeden. Drugi. Okej. Więcej wilczurów? Nie, idę mu tych więcej wilczurów. Nie ma sensu. Zapalmy sobie. Cyk. No i dobra, i tu jest moje, tak? Pierwszy. Au. Ty franco, ty. No strzelaj. No. I teraz będziemy mieli, mam nadzieję, że trochę spokoju. Dlatego będziemy w ten sposób nękać. I co? I co mi zrobisz? Mamy pana płaszcz. Co nam pan... Ała! Aha, super. To... No, chłopsi, naprawdę jesteś w stanie obronić się przed tym atakiem? No bez jaj, chłop kurde jest w stanie przed smoczym atakiem się obronić. O ty franco. Dobra, a przed takim atakiem jesteś w stanie się obronić? No, oczywiście, jak będziesz mi uciekał, to się będziesz w stanie obronić. Fuck you. Nagolenniki wypędzonego rycerza. A, super. Zrobiłem emotkę. Nagolenniki wypędzonego rycerza. Poka, poka. Mógłbyś przestać? Dziękuję. Nagolenniki wypędzonego rycerza. Czy opuszkowe, bliźniacze... To. Gruba, kompletna zbroja zakrywająca całe ciało. Te nagolenniki były noszone przez rycerzy, którzy urządzeniem... z rządzeniem losu lub w wyniku występku utracili swoje domy. Wszyscy ci zaciekli wojownicy dokonali sporych osiągnięć. Być może dlatego, mimo strat terytorialnych, nadal nazywano ich rycerzami. Skubaniec twardy był, nie? A bardziej taki wkurzający przez to, że znikał. Dobra, i teraz za pamięci jeszcze. Tutaj była jakaś znajdźka. O, super, tylko że ja po nią nie jestem w stanie wejść. Aha. A to ciekawe, jak mam na nią, po nią wejść. Grzyb, lodowe piguły. I może za pamięci od razu otwórzmy sobie, czy odblokujmy sobie to miejsce łaski. Super.
Super, odwrócę utraconą łaskę. Tu zamknięte, tu zamknięte. No jedyne co nas jeszcze interesuje tutaj po drabince na górę. Kamień Kowalski, świetnie. I tam na końcu jeszcze coś, pewnie będą panowie znikalscy, co? Złoty run. Ej! O kurde, ty, coś tutaj jest. Są duże psiury. Tak też mi się wydawało, że niestety, ale duże psiury będą na dwa razy do walnięcia. Nie, miałeś nie pić! O kurde, dobra, to lipa trochę. Nie! Nawet mi się wasz leczyć. Dobra, nic nie dropnął, tego psiura jeszcze by trzeba było ubić. Dobra, nice. A, nie skumałem, że tutaj jeszcze można tak iść. Czegoś tutaj pilnowaliście? Nie? A na górze? Jakaś zasadzka or something? No nie mówcie mi, że nic! No serio, taki wielki bydlak. A tu nie było nic do podniesienia. Zawiodłem się. Zawiodłem się. No chyba, że tutaj jeszcze ewentualnie na dół można zeskoczyć na jakąś barierkę, ale nic. Nothing. Nothing special. A tu? Nie, no tutaj też nic nie ma. Lul! Oszukali mnie banda decydentów. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić do kościoła zaćmienia i stamtąd sobie iść później dalej. Prawdopodobnie do bossa tego, tego miejsca. Ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, na razie, bye bye.